Smog stał się ostatnio temat przewodnim w mediach, szczególnie wśród ekologów. Nic w tym dziwnego. Mamy coraz większy problem, ale i coraz więcej sposobów na jego zwalczanie. W latach 90. na przykład, smog był na równie wysokim, a być może nawet wyższym poziomie. Dziś mamy filtry, samochody wyposażone są w odpowiednie zabezpieczenia przed nadmierną produkcją spalin, a dodatkowo rośnie świadomość tego, jak ważna jest jakość paliwa, którym palimy w piecu. Nie oznacza to jednak, że problem smogu można bagatelizować. Zdecydowana większość niebezpiecznych dla człowieka, powodujących nowotwory, zanieczyszczeń wciąż pochodzi z kominów domów mieszkalnych oraz z transportu drogowego. Oznacza to, że każdy z nas ma realny wpływ na jakość wspólnego powietrza. Tymczasem w sobotę, 17 listopada, jakość powietrza w niektórych miejscach była zła. Główny inspektor ochrony środowiska stwierdził, że lepiej zostać w domu, jeśli mieszkasz w Kamiennej Górze, pod Krakowem, czy pod Gliwicami. Polska zanieczyszczona najbardziej. Z listy 20 najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast w Europie, aż 19 to miasta w Polsce. Nie jest to dodatkowo byle jakie zanieczyszczenie. Chodzi o zanieczyszczenie powietrza benzoapiranem, który jest wyjątkowo rakotwórczy. Sprawdź poziom smogu w swoim mieście. Jeśli chcecie sprawdzić obecny stan powietrza w waszym regionie, możecie to zrobić na tej stronie. http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/curent